Gdyby Jezus pozostał na mnie, jego
pierwsze słanie nie wzbudziło większego zainteresowania, ale w stolicy głoszenie takich praw było niebezpieczne. Groziło nieuchronną śmiercią, ukamienowaniem przez Żydów lub ukrzyżowaniem przez Rzymian. Kiedy elity uznały, że pozbyły się kolejnego kaznodziei ekstremisty, okazało się, że jego gród jest pusty. Nastąpiło zmartwychwstanie. Pierwsza Wielka Noc. Tu, w Bazylice Grobu Świętego, zniszczonej przez pierwszego cesarza chrześcijanina, 300 lat po zmartwychwstaniu, mozaiki z czcią opowiadają dzieje męczeństwa Chrystusa. Po 2000 lat ta niepojęta prawda przyszła do wiernych. Wówczas jednak było całkiem inaczej. Mężczyźni i kobiety, którzy byli świadkami zmartwychwstania lub nie uwierzyli, gorliwie rozpowszechniali opowieść o Jezusie. Byli Żydami. Głosili odrodzenie świata żydowskiego. Oczekiwali końca świata. Byli silnie związani z judaizmem, konserwatywni, skupieni wokół świątyni. Ta księga trwała w kościele wielozadnie. Najpierw Piotr, Apolinarz, zachowali bardzo silną tożsamość żydowską. Wówczas poświadczano Żydami. Przestrzegano zasad chrześcijaności, prawa żydowskiego dotyczącego pokazów dozwolonych i niedozwolonych. Wydawało się, że chrześcijaństwo pozostanie w łonie judaizmu jako pobożna i skromna sekta. Jednak zwolennicy Jezusa rzucili wyzwanie Rzymianom i kapłanom świątyni. Chrześcijanie byli niebezpieczni, należało ich poskromić. Pogromcom przewodził Żyd i obywatel rzymski Saul, Szaweł, z Tarsu. Póki Saul nie nawrócił się na nową wiarę, został apostołem Pawłem. Natychmiast doszło do konfliktu i schizmy. Paweł miał radykalne poglądy, ponieważ uznał, że przyjście Jezusa to koniec obecnego świata, a nie chodzi. Zaczynała się nowa wiara i teraz Jezus uosobił to, co w judaizmie prawdziwie zawartościowe. To był koniec prawa mojżeszowego. Więc według Pawła należało wybierać między Pawłem a Chrystusem. Kościół w Jerozolimie wygrał prawa. Pod przywództwem Jakuba, brata Jezusa, został potępiony. Cierpiał nieustanne prześladowania. Kiedy Jakub zginął śmiercią męczeńską w roku 62, los kościoła był przesądzony. By wykluczyć chrześcijan ze wspólnoty, do porządku nabożeństwa w synagodze wprowadzono klątwę. Oby nazareńczyków i heretyków nagle zniszczono i usunięto z księgi życia. Przetrwali. Pod wodzą Pawła, przez wsparcie Piotra, przesłanie chrześcijańskie przekroczyło granice i szybko się szerzyło. Najpierw dotarło do społeczności żydowskiej rozsianej po ówczesnym świecie, liczącej 4 miliony członków. Po kilku latach od śmierci Jezusa, nowa religia dotarła do stolicy cesarstwa, do Rzymu. Miasta kosmopolitycznego w każdym znaczeniu tego słowa. Jego mieszkańcy nie tylko tolerowali, lecz wręcz ułaknęli nowych religii. Starych również. Mieszkało tu i praktykowało judaizm około 50 tysięcy Żydów. Tak jak dziś, wiodło im się wówczas znakomicie. Czy wpłynęli na nową religię chrześcijańską? Najwcześniejsze źródła dotyczące Rzymu świadczą o tym, że pierwsi chrześcijanie utrzymywali koncerty z liberalnymi synagogami Żydów greckich. W starożytnym Rzymie było 14 niezależnych finansowo synagog. Wydaje się, że ten sposób organizacji wpłynął na chrześcijan, ponieważ oni również łączyli się w niezależne grupy, spotykające się w domach prywatnych. W Rzymie istniały zatem liczne skupiska chrześcijan wzorowane na żydowskich. Taką sytuację zastał tam Paweł, apostoł społeczności nieżydowskiej. Jednak kościół chrześcijański w Rzymie istniał na pewno przed jego przybyciem. Nie ma bezspornych dowodów obecności Piotra w Rzymie. Brak wiarygodnych informacji o jego działalności i długości pobytu. Są jednak legendy. Podczas prześladowań chrześcijan przekonano Piotra do opuszczenia miasta. Na Via Appia spotkał Jezusa i zawołał do niego: Domine quo vadis, dokąd idziesz, Panie? Kościół XI wieku stoi w miejscu, w którym Jezus odpowiedział Piotrowi, że idzie do Rzymu, gdy go ukrzyżowano po raz wtóry. Piotr zrozumiał wówczas, że musi stanąć czoło prześladowcom. Powrócił do Rzymu i został ukrzyżowany głową w dół, na znak czci wobec swojego zbawiciela. Może to legenda, ale wierni nadal czczą miejsce, w którym na kamieniu pozostał ślad stopy Jezusa. Prześladowania, przed którymi uciekał Piotr, na pewno nie są legendą. Rozpoczął je okrytym sławą cesarz Neron. W roku 64 naszej ery pożar strawił większą część Rzymu. Jego mieszkańcy nie wierzyli w przypadek. Tak nienawidzili Nerona, że podejrzewali go o podpalenie miasta. Szukając kogo ofiarnego, cesarz zwrócił się ku chrześcijanom. Czy nie odmówili oddawania czci rzymskim bogom? Ścigano ich więc i torturowano. Z największą zajadłością przywódców ruchu Piotr jako Żyd został ukrzyżowany. Paweł, obywatel Rzymu, ścięty. Choć brak niezbytych dowodów obecności Piotra w Rzymie, tradycja głosi, że obaj zostali zgładzeni. Pamięć o nich czci się 29 czerwca, w dzień świętych Piotra i Pawła. Według przekazu ta świątynia powstała w miejscu, gdzie pochowano świętego Piotra, a obecny papież jest jego następcą. Czy to uzasadnione twierdzenia? Ty jesteś skałą i na tej skale zbuduję kościół mój. Słowa Chrystusa brzmieją nad ołtarzem, ale to jest w Rzymie. Pod ołtarzem głównym spodziewają się rodzinę Jezusa, a spośrednich stąd kobiety sobie wyprzedzą. Można sobie tego kojarzyć. Złożyłem przyjaciół do niego. Przecież się rozsiadła. Tak. Dyskutuję chuj, powie o czym. Kończy się w kubie, potem powiedział: słuchaj, ja opuszczam, nie chcę jeszcze. Ja nie muszę tego dotyczyć. Ale to jest miejsce, to ci mówiłam. Wykorzystywanie ludzi, do tego nie Pięć złotych. Ona nie ma chorej nogi, ona tylko tak mówi, bo któraś z jechówek kiedyś miała chorą nogę, a ona udaje jechówkę, jak ona
inne. Fundamenta świątyni, znaleziono ludzkie kości. Siedzi tam, zostaje baba osiuszka, która się potem śmieje, że wszyscy nagrała. Ty tego rozumiesz? Pan wszystko ogłosił? Debilka. Ja to takich ludzi nie lubię, bo ja lubię, jak ktoś coś kogoś nawiedza, ale w dobrym stylu, a ona jest bezczelna. Ona myśli, że nic się należy. Jej się gówno należy. Ja miałam jej pilnować bagażu, ona działała po kolejowej, bo dyskutowała. To jest baba bazarowa, która pojechała do sanatorium i 10 tysięcy ciuchów wzięła. Zobaczcie, po co to przytomnie? No. Na 14. Głupia baba. Nikt nie kontroluje z siebie. Chociaż inne miasto się tam szczęśliwe. A to mam 10 tysięcy. Teraz będzie ciemno. No tak, ta godzina. No i co? Ja lubię niedzielę, bo nie zależy nic nie dzieje. Szybko pamiętam. No to Kiki, wolimy nadaj. Taka przedszkolanka Jolanta Drozda. Ona była tu w salonie wesoła. Taka szalona babka i ona tam śpiewała Złoty Pierścionek. No to więc jest tutaj na internecie, jak ktoś poszuka. A mogłaby być tylko tego Drozda, ale...
jest straszną wariatką, że po niej tego nie widać, bo ona to wygląda, że tu klinie, ja mówię, załóż kapelusik, coś takiego, a ona nie, ona chce tak. To każdy ma prawo się ubrać jak chce, no oczywiście. A nawet nie ubieranie się, bo jakiś taki wygląd chodzi, że jak ona jest taką wariatką, to niech ona nie ubierze się tak, jak wariatka, no. Wiesz, wracam na chwilę do tego, pamiętasz ten klub słynny, krakowskiego krytyki politycznej, na Równego Światu i Centrum Wszystkich? No. I tam później, kontroli walki dała to jako lokal na Ukraińców. Wyjebali, wyobraź sobie. Gdzie? No sam z tego klubu, no tam gdzie ten... Właśnie kadarem? No tam gdzie kawałek dudek występował, wiesz, w tej kadarni Nowy Świat. No tak, ale tam jest coś napisane... To się nazywa sobie klub muzyczny Chopin. Tak, klub muzyczny, ale to gdzieś Ukraiński. Nie, to już jest osobna firma, Ukraińców. Gdzie dostali inny lokal, wiesz? Oni mają na Leńskiego, oni mają na Kubusia Buchatka, to wszystko to ukraińskie. Tak. Było tu, oni mają 3-4 miejsca, nie martw się. Najgorsza, ale mieszka 100 tysięcy Ukraińców, no to nic dziwnego, że... Nie martw się, oni mają miejsce, ja się cieszę. Ja się nie martw się. Oni mają gdzie? Nie, no, to widzę, że napadłeś na bankę. Nie, 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 n
śmieszny, to kiedyś nie chwycił czwórki piwa, to byś nawet tego nie miał. Będzie śpiewać, Niech ona będzie śpiewać, ta, drozda.